Dzień dobry. Krajobraz wielkomiejski Warszawy to temat dzisiejszej lekcji. Warszawa, stolica Polski, leżąca na obu brzegach Wisły, miasto, w którym znajdują się siedziby najważniejszych organów władzy państwowej, Sejmu, Senatu, Rady Ministrów i prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. To świadczy właśnie o tym, że jest stolicą kraju, bo w stolicy kraju mieści się właśnie siedziba władz państwa. Proszę Państwa, Warszawa, krajobraz wielkomiejski. Co to znaczy? To oznacza, że wszystkie elementy krajobrazu, jakie tam spotkamy, zostały stworzone przez człowieka. Czyli zabudowa, budynki, ulice, ale również parki, skwery, tereny zielone, to wszystko jest stworzone przez człowieka. Nawet tak naprawdę brzegi Wisły są zagospodarowane i zabudowane i mają w sobie ślady działalności ludzkich rąk. No właśnie, krajobraz wielkomiejski charakteryzuje się i kilkoma elementami. Jakimi? Wysoką, gęstą, taką ścisłą zabudową, ciasną, budynek koło budynku, wieżowiec koło wieżowca. Właśnie, bardzo dużo budynków jest wysokich. Dlaczego? Ponieważ nie ma miejsca, więc te budynki rozrastają się w górę. No pomyślmy, jak mamy budynek parterowy, to mamy jedno mieszkanie na danej powierzchni. Jak będzie budynek piętrowy, to na tej samej powierzchni są już dwa mieszkania. A jak będzie budynek 30-piętrowy, to na tej samej powierzchni mamy nie jedno, nie dwa, ale 30 mieszkań. Więc pamiętajmy, że wielkie miasta bardzo często rozbudowują się w górę. Jak się zburzy jakąś starą kamienicę, to zauważcie, że w miejsce tej kamienicy buduje się budynek znacznie, znacznie wyższy, bo działki w centrach takich wielkich miast są drogie, a więc z takiej jednej działki stara się wycisnąć jak najwięcej, czyli idziemy w górę. Dalej, no w mieście nie będzie terenów rolniczych absolutnie. Co dalej? Bardzo gęsta, rozbudowana sieć ulic. No i rozbudowana sieć linii komunikacyjnych, czyli co będziemy mieli? Bardzo dużo linii autobusowych, często linii tramwajowych. W Warszawie mamy dodatkowo metro. Co mamy dalej, moi kochani? Sieci taksówkowe, czyli firmy taksówkarskie? Kurczę, zabrakło mi pomysłu. Będą różne sieci, które będą wozić nas prywatnymi samochodami. Najstarszą częścią Warszawy jest oczywiście Stare Miasto, którego początki sięgają XIII wieku. Na zewnątrz Starego Miasta pojawiają się dzielnice, które będą znacznie młodsze. Ale w najbliższym sąsiedztwie, to co jest w najbliższym sąsiedztwie Starego Miasta, będziemy nazywać Śródmieściem. I co my musimy wiedzieć? Że Śródmieście zmienia swój charakter. Wiadomo, że kiedyś to było niewielkie miasto, które się rozrastało, więc mieszkali tam ludzie. Natomiast teraz dzieje się tak, że Śródmieście zmienia swój charakter z mieszkalnego na usługowy. Powstają sklepy, jakieś galerie, jakieś centra usługowe, a ludzie stamtąd raczej się wyprowadzają. Powstają, jak już powiedziałam, wieżowce, które mają powierzchnie usługowe do wynajęcia, tak? Więc charakter tego Śródmieścia się zmienia. Natomiast musimy wiedzieć, że wokół Śródmieścia, na zewnątrz jakby, znajdują się dzielnice mieszkaniowe. I teraz te dzielnice mieszkaniowe są na zewnątrz Śródmieścia i uwaga, na peryferiach miasta. Ponieważ miasto nam się cały czas rozbudowuje, to tereny, które jeszcze niedawno były polami rolnymi albo terenami przemysłowymi, zamieniają się w dzielnice mieszkaniowe, w których budują się nowe osiedla domków jednorodzinnych czy nowe osiedla z nowoczesnymi blokami, gdzie ludzie mieszkają. Bo pamiętajmy, że Warszawa nam się cały czas rozrasta. Natomiast każde wielkie miasto pamięta o tym, że to nie może być jeden wielki beton, więc mamy tereny zielone. W Warszawie mamy oczywiście, że dużo parków, zielonych skwerów, mamy bulwary wzdłuż Wisły, na których są plaże, ogródki, knajpeczki itd. Takie znane parki Warszawy to Łazienki czy Ogród Saski. Najbardziej znanym miejscem Warszawy jest Stare Miasto z Zamkiem Królewskim. I pamiętajcie, że Stare Miasto i Zamek Królewski wpisane są na listę UNESCO, czyli znowu listę zabytków ważnych w skali świata. Tylko Wy musicie pamiętać, że chociażby Zamek Królewski, duża część Stare Miasto, generalnie
Są to głównie obiekty odbudowane. Pamiętajmy, że w czasie II wojny światowej Warszawa była bardzo, bardzo zniszczona i na podstawie zdjęć i obrazów odbudowano wiele, wiele budynków Warszawy, między innymi właśnie Zamek Królewski. Ale innymi miejscami ważnymi w Warszawie i często odwiedzanymi przez turystów jest chociażby Centrum Nauki Kopernik, czy właśnie Park Łazienkowski, czy Muzeum Powstania Warszawskiego, bardzo popularne ostatnio, czy chociażby Zespół Pałacowo-Ogrodowy Wilanów. Takim miejscem bardzo często odwiedzanym, nie tylko jako wycieczka i do zwiedzania, ale na przykład na koncerty, na różne wydarzenia, jest nasz Stadion Narodowy, ale również liczne galerie, muzea, różne teatry, sale koncertowe. No i nie zapominajmy również, że Warszawa jest bardzo ważnym centrum komunikacyjnym. W Warszawie jest największy w Polsce port lotniczy Chopina. Ale również Warszawa to centrum naukowe. Bardzo dużo uczelni wyższych znajduje się w Warszawie, chociażby Uniwersytet Warszawski, czy Szkoła Główna Handlowa i wiele, wiele innych. Nie zapominajmy, że symbolem Warszawy jest syrenka. Ona widnieje w herbie Warszawy, jak również jej pomnik znajduje się na rynku Starego Miasta. A więc, moi kochani, Warszawa, nasza stolica, siedziba władz naszego kraju. Miasto, w którym myślę, że każdy z Was był, bo takie wycieczki wręcz są obowiązkowe i pewnie nieraz lubi je odwiedzać. Ja pozdrawiam uczniów, którzy w Warszawie mieszkają i do zobaczenia na kolejnej lekcji. Pozdrawiam serdecznie.